Jacek Kopczyński rozstał się z Patrycją Markowską i nowa ukochana, która zabrała głos, tak, jesteśmy razem. Tym razem plotki okazały się prawdziwe. Rzeczywiście Patrycja Markowska rozstała się po wielu latach związku z Jackiem Kopczyńskim. Co ciekawsze, aktor jest już w nowym związku. Głos w tej sprawie zabrała właśnie jego nowa partnerka w rozmowie z Plejada, Klaudia Kardas. Skoro gazety pisze, to raczej już tego nie ukryjemy. Tak, jesteśmy razem, wyznala nowa partnerka Jacka Kopczyńskiego na Plejadzie, który przez wiele lat był związany z córką Grzegorza Markowskiego. Przy okazji zdradziła, jak go postrzega, Jacek jest wrażliwym, ciepłym mężczyzna. Daje mi dużo spokoju, którego nie miałem w 10-letnim związku z poprzednim partnerem. Czuję się przy nim dobrze. Sprawia, że zaczęłam się uśmiechać. Jest przede wszystkim dojrzały i świadomy swojej decyzji. Klaudia Kardas podkreśla, że może polegać na Jacku w każdej sytuacji. Jej poprzednia relacja z mężczyzną była ciężka i traumatyczna. Widzę, że Jackowi zależy, że chce mnie więcej. Okazuje swoje uczucie na każdym kroku. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mnie szanuje i dba o mnie. Przez wiele lat byłam traktowana jak śmiec. Zresztą do dziś jestem zastraszana. Przy Jacku czuję się wyjątkowo. Wiem, że mogę na nim polegać, dodała kobieta. Okazuje się, że para poznała się przez wspólnych znajomych. W połowie grudnia Klaudia Kardas opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Jackiem Kopczyńskim. W opisie napisała, jeśli spotkasz człowieka, który dzwoni do ciebie, aby usłyszeć tylko twój głos. Kropka. Ktoś, kto myśli o tobie przed zasnięciem i kiedy się budzi, albo szuka cię w nocy po lusku. Ten, który obejmuje cię bez powodu, kto caluje twoje czolo, kto lapie cię za rękę, aby pokazać ci, jak bardzo się o ciebie troszczy i cieszy się, że cię ma. Jeśli spotkasz takiego człowieka, dbaj o niego, bo on zawsze będzie dbał o ciebie. Patrycja Markowska została zapytana o kryzys w związku, czasem placze. Cudzysłów. Wojciech Mam podsumował występ Patrycji Markowskiej w Sopocie. Całkowite zmasakrowanie Claptona. Patrycja Markowska, mój ojciec ma nieślubne dziecko.